A witam Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym wydarzeniu organizowanym przez Forum Młodych Dyplomatów Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu. Ja nazywam się Martyna Bunalska i będę dzisiaj moderować nasze spotkanie z gościnią Eweliną Ebertowską i będziemy rozmawiać o tematyce Polonii w Armenii. Jeszcze tylko powiem, że wydarzenie jest organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji, obejmujący cykl różnych wydarzeń, a więc tutaj zachęcam do śledzenia naszych fanpage na Facebooku, naszych social mediów, dlatego że wydarzeń w ramach tego cyklu jest naprawdę bardzo dużo, organizowanych przez różne osoby, więc tutaj można sobie posprawdzać. Więc już po prostu nie przedłużając, jeszcze taki mały tutaj wstęp. Chciałabym powiedzieć, że miała być z nami też druga prelegentka, pani Agnes Modliński z Turcji, z ośrodka w Adampolu. Niestety z przyczyn losowych nie mogła do nas dołączyć, więc wydarzenie będzie dotyczyło tylko Armenii i będziemy rozmawiać z Eweliną. Więc już tak, teraz z takich kwestii organizacyjnych. Na koniec będą również pytania od osób nas dzisiaj obserwujących, a więc będzie na to czas, żeby jeszcze dodatkowe pytania poza tym, o czym będziemy rozmawiać, czy rozwiać jakieś wątpliwości, to będzie na to czas. Dobrze, no to myślę, że możemy już zacząć naszą rozmowę. Może jeszcze zanim przejdziemy do takiego sedna sprawy, to chciałabym zapytać Cię, Ewelino, skąd w ogóle pomysł na przeprowadzanie badań w Armenii, w ogóle Polonii w Armenii, dlatego że gdzieś tam moim zdaniem jest bardzo mało badaczy w ogóle zajmujących się Kaukazem Południowym. Ja trochę gdzieś tam też się tematyką zajmuję i naprawdę jest trochę problem ze specjalistami w tej dziedzinie, a szczególnie już właśnie Polonia w Armenii, no to jest już taki naprawdę bardzo niszowy temat, więc w ogóle jakbyś nam opowiedziała jakąś taką swoją historię pokrótce, skąd taki pomysł, dlaczego i jak długo w ogóle się już zajmujesz tą tematyką? Dzięki, bo oczywiście rozumiem, że ludzie też się zapoznaliście z tym opisem wydarzenia. Jeśli chodzi o Armenię, to, że zajęłam się ogólnie szeroko pojętą tematyką polskiej mniejszości w Armenii, to jest w sumie trochę taki przypadek, ze względu na to, że będąc jeszcze studentką, bo może zacznę od tyłu. Tematem zajmuję się już dobre 5 lat, od 2015 roku zajmuję się bardziej lub mniej już kwestią polskiej mniejszości w Armenii. Natomiast kwestią ogólnie związaną z Armenią, z Kaukazem zajmuję się w sumie od też 5 lat, natomiast samym obszarem postradzieckim to już będzie 7-8 rok, ze względu na to, że studiowałam wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach indywidualnych studiów humanistycznych. I ten sposób, dlaczego zajęłam się Armenią, to też dosyć duży przypadek, bo na około drugim roku licencjatu znalazłam taki program Erasmus Mundus Eminens. Wtedy takie programy miały miejsce. Nie wiem jak teraz, już się nie orientuję, natomiast wtedy było dużo takich programów Erasmus też na kraje poza Unii Europejskiej, które też miały o tyle dobry program, bo nie wyjeżdżało się tylko na semestr, ale w moim przypadku miałam okazję wyjechać na cały rok akademicki. I w ten sposób z zupełnym trafem wybrałam Armenię ze względu na to, że w puli krajów, które były do wyboru, był i Azerbejdżan, była Gruzja, była Ukraina, była Białoruś i stwierdziłam, że chciałabym gdzieś wyjechać, gdzie będę mogła postudiować w języku rosyjskim i będę mogła pomieszkać przez cały rok akademicki, a z tych wszystkich puli krajów, gdzie mogłam to zrobić, to była Ukraina, Białoruś i Armenia, ponieważ Gruzja i Azerbejdżan w tym czasie prowadziły studia w języku angielskim i tylko na semestr. Więc stwierdzając, że znacznie blisko mam na Ukrainę, już wtedy byłam po pierwszym wyjeździe badawczym na Ukrainie w Czarnobylu,
uznałam, że w sumie chciałabym pojechać gdzieś trochę dalej, żeby też znaleźć trochę bardziej w tamtym okresie, myślałam, bardziej interesujący temat niż takie bliskie kraje, które są też kulturowo dosyć bliskie nam. I takim trafem trafiłam do Armenii, a to, że zajęłam się Polonią, to już zupełny przypadek, bo szukałam tematu, który mogłabym opisać w mojej pracy licencjackiej, no bo planując wyjazd całoroczny, no, musiałam też planować, co zrobić, żeby napisać pracę licencjacką, żeby po przyjeździe móc się obronić i nie tracić czasu na ewentualne przedłużenie sobie licencjatu przez wyjazd. No i wpisując sobie, i trochę tak zupełnym przypadkiem, to już się przyznam, szukałam bardziej informacji turystycznych w języku polskim, wpisałam sobie po prostu w Google Polacy w Armenii pod kątem tego, żeby znaleźć jakieś blogi turystyczne i takim sposobem znalazłam też informacje o polskiej mniejszości i o organizacjach, które wtedy działały na terenie Armenii. I tak od słowa do słowa z moją promotorką doszłyśmy do wniosku, że w sumie temat jest nie jest jeszcze taki bardzo zbadany, nie jest bardzo rozbudowany w literaturze naukowej i w ten sposób zaczęłam się interesować i po przyjeździe już zaczęłam pogłębiać tą informację i moją pracę licencjacką końcową napisałam o organizacjach polonijnych w Armenii. No i teraz bardziej już na doktoracie badam kwestie tożsamości polskiej mniejszości, kwestię, taką już zbiorczą pracę mam w planie, chociaż to też jeszcze weryfikuję przez pandemię. Ale to też nie jest tak, że temat nie jest zupełnie zbadany, no bo to warto wspomnieć, że już jakieś prace na temat polskiej mniejszości w Armenii powstały i takie trzy prace, które są pierwsze, które zawsze przychodzą mi na myśl, to są Polacy w Armenii. Jest to praca zbiorcza, która powstała w 2000 roku po sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pod redakcją księdza Edwarda Wallenwandera powstała. To jest taka praca mega zbiorcza. No i dwie prace profesora Chodowskiego i to są Polacy w Armenii w XIX i na początku XX wieku oraz o Polakach w Armenii i Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku i to jest praca z 2009 roku. Więc, a ta wcześniejsza praca pana profesora Chodowskiego była opublikowana w 1988 roku, więc to też nie jest tak do końca, że zgłębiam temat, który zupełnie nie jest znany. On jest, tylko że jest jeszcze tak nierozbudowany. No, myślę, że masz naprawdę bardzo ciekawą historię związaną z tym, w jaki sposób zajęłaś się tą tematyką i właśnie tak jak też wspomniałaś, że temat faktycznie już został zbadany, aczkolwiek no, jak tutaj wspomniałaś, ostatnia taka większa publikacja była w 2000 roku, więc no, przez te 20 lat na pewno już się wiele zmieniło. No właśnie, i teraz już przechodząc stricte do tematu Polonii w Armenii, czy jakbyś mogła pokrótce, skąd wzięli się Polacy w Armenii, od kiedy możemy mówić o przybyciu Polaków do Armenii, nie wiem, czy jakieś fale migracji mogłabyś opisać od tych początkowych do tych współczesnych? Tak, trochę się przygotowałam, więc w razie było też później zadawajcie pytanie, jakbym czegoś nie uściśliła. To tak, no, dzisiejsza Armenia to też jeden z najmniejszych krajów, w sumie najmniejszy kraj na Kaukazie Południowym i też to była najmniejsza republika w ramach Związku Radzieckiego i dzisiaj mówimy o terytorium ściśle Republiki Armenii, jeśli chodzi o mniejszość polską, to co mnie też pytacie, natomiast trzeba wspomnieć, że nie ma też takich ścisłych danych co do dzisiejszego terenu Armenii, no bo wcześniej jakby Armenia była częścią Imperium Rosyjskiego, też nie cała, w XIX wieku dużo wojen na tym terenie prowadzonych między Rosją a Turcją, Rosją a Persją o coraz większą dominację rosyjską, kolonializm rosyjski, Imperium Rosyjskiego. Więc też te dane są dosyć trudne do uwzględnienia. Mam tu parę informacji, zaraz wam podam, ile to było liczbowo Polaków na przestrzeni lat, natomiast no, te dane też się różnią, bo w niektórych latach już mogę teraz to mówić, że czasami też mówi się o całym Kaukazie, czasami te dane są łączone z Gruzją, ze względu na to, że Polacy płynnie mieszkali w sumie na terenie i Gruzji, i Armenii. I tak pierwsi Polacy tak liczniej pojawiali się w Armenii w XIX wieku.
chociaż takie nowinki są o tym, że już w XVIII wieku mogli się pojawiać, a ja w ostatnich badaniach, które przeprowadzałam w zeszłym roku, bo byłam też z grupą studentek w ramach projektu Polacy 2019, ślady polskie w Armenii, który był finansowany przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za granicą Polonika i Fundację Ari-Ari, że znaleźliśmy grup Polaka, znaczy osoby, która przyjechała z Lwowa, Stefan miał się nazywać, i jest pochowana w Edźmiędzynie. Edźmiędzyn to jest stolica apostolskiego kościoła ormiańskiego w Armenii. No i nie wiem, na ile jakby dane mówią, że mógłby być to Polak, natomiast no to jest dosyć naciągane. Ale takie pierwsze, większe, masowe, faktycznie możemy mówić też o fali Polaków na Kaukazie w ogóle, no to jest ten XIX wiek, kiedy Polacy zaczęli migrować z różnych powodów. Część była wciągana do armii carskiej i wysyłana na tereny Kaukazu, żeby pomóc podbijać ten teren i też walczyć w różnych bitwach. I tutaj też ciekawostka właśnie z tych badań zeszłorocznych, szukając właśnie tych śladów, tych takich nagrobków Polaków w Armenii, natrafiliśmy w Gyumri, jest cmentarz rosyjski, jest to cmentarz żołnierzy, którzy walczyli w XIX wieku w dwóch bitwach i wiem, że na pewno, nie wiem czy te dwie, teraz nie powiem, ale w bitwach pod Karsem, to była wojna rosyjsko-turecka i razem ze studentkami udało nam się na tych tablicach, które są rosyjskojęzyczne oczywiście i ormiańskojęzyczne, dwujęzyczne tablice, wyłuskać takie 30 polsko brzmiących nazwisk, natomiast no, nie mogę stuprocentowo powiedzieć, że to byli że to byli na 100% Polacy, natomiast no, 30 polsko brzmiących nazwisk się tam trafia. I tak, i Polacy byli wciągani do carskiej armii, więc to gdzieś tam połowić nie można już szukać tych pierwszych fal. Poza tym Polacy w XIX wieku przyjeżdżali też na tereny Kaukazu, bo w czasie rozbiorów, w części rozbioru rosyjskiego, jednak rozwój kariery był lepszy na terenach podbijanych przez Imperium Rosyjskie. Tam też Polacy mogli bardziej rozwijać swoje kariery i tak też pojawiali się inżynierowie, którzy pomagali budować linie kolejowe na Kaukazie, drogi, tu na przykład można wymienić chociażby porucznika Polesława Statkowskiego, który zaprojektował tą słynną, był jednym z projektantów, albo jedną gruzińską drogę wojenną, która łączy dzisiaj Gruzję i Rosję, tam gdzie można przejść granicę, ale też pojawiali się badacze przyrody jak Ludwik Mogosiewicz i twórcy literaccy jak Tadeusz Łada-Zapłocki. I to są te takie pierwsze fale, też pojawiali się, byli wysłańcy po powstaniach w Polsce. To jest ten XIX wiek, to jest ta pierwsza fala i ten początek XX wieku też się gdzieś tam pojawiają. I jeśli chodzi o jakiekolwiek liczby, to I teraz tak kwestia jest też taka, że ci żołnierze chociażby w armii carskiej, duża część z nich wróciła, bo z Kaukazu wróciło około 10 tysięcy osób po wojnach, natomiast duża część z nich po odsłużeniu swojej służby zostawała już tam na tym terenie, zakładając rodziny. I tu też ciekawostka taka, że w tej fali Polaków jest więcej mężczyzn. Jak trudno się nie domyślić ze względu na to, że to właśnie mężczyźni byli włączani do armii carskiej i też oni walczyli po powstaniach, więc też oni byli zsyłani. I to jest o tyle ciekawe, ponieważ w późniejszych już migracyjnych, można to nazwać, falach będą dominować kobiety. I tak według pierwszego powszechnego spisu w Imperium Rosyjskim z roku 1897 liczba Polaków zamieszkujących Armenię wynosiła 4628 osób. W 1911 roku już łączna liczba Polaków na całym Kaukazie, bo tu już znowu trudno mi było dojść do danych ściśle podzielonych na dzisiejsze republiki, to było już 36 tysięcy osób, ale to już jest cały Kaukaz, więc tak.
znowu po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, były działania repatriacyjne i początkowe lata i Związku Radzieckiego umożliwiały to, ale z czasem jakby coraz bardziej władze Związku Radzieckiego utrudniały możliwość powrotu Polaków do Polski. I tak w dwudziestoleciu międzywojennym w Armenii żyło 705 osób. I tutaj ciekawostka, najwięcej wtedy żyło w Gyumri, znaczy w Leninakanie, dzisiaj to jest miasto Gyumri. Ogólnie Gyumri było bardziej, tak jak się prześledzi historię Polaków w Armenii, to miasto było przez większość czasu bardziej popularne od XIX wieku niż Erywan. Erywan stał się bardziej popularnym miejscem do życia też dla mniejszości. Dopiero tak od II wojny światowej wtedy już faktycznie widać tą tendencję do zamieszkiwania stolicy w Armenii. Co jest też ciekawe, w tych moich badaniach zeszły rok znalazłam jeszcze dwie mogiły Polaków i też uzyskałam takie informacje, że Polacy owszem żyli na terenach Armenii, ale głównie ta zażyłość pomiędzy wtedy Polonią i na terenach Gruzji i Armenii była na tyle ścisła, że dużo część z nich w XIX wieku była chowana w Gruzji, bo w Gruzji, z tego co czytałam, też jest w Tbilisi cmentarz i duża część tam właśnie mogił Polaków z Kaukazu można znaleźć. W Armenii niestety tych mogił jest dosyć mniej. Trudno do nich dotrzeć. Trudno też ze względu na to, że jeśli kolejne fale to już były fale kobiece bardziej, bo do tego za chwilę dojdę, no to kobiety, mimo tego, że Ormianki nie przyjęte jest, żeby zmieniały nazwisko, przyjmowały nazwisko męża, to jednak Polki tą tendencję, taką jak w Polsce przyjętą tradycyjnie, też przejęły na Kaukazie i Polki też zmieniały te nazwiska, przez co w tym momencie trudniej już wyłuskać, jeśli nie zna się konkretnie rodziny, że dana mogiła też w języku ormiańskim będzie mogiłą Polki na przykład. Natomiast no, mamy jeszcze takie dwie mogiły z XIX wieku, znaleźć można być między nie mogiłę Ludwika. I ona jest całkowicie w języku polskim i mogiłę też w Czadzka Zorze pani Jadwigi, przy czym nie znamy już jej nazwiska, ale też jest w języku polskim i też nie wiemy jaka to data, ale z tego co archeolożka mi ostatnio to tłumaczyła, to może być XIX-XX wiek. I teraz taka kolejna fala. Trudno określić też, czy Armenia była jednym z miejsc zesłań Polaków w czasie II wojny światowej po napaści ZSRR na Polskę. Częstszym miejscem były oczywiście Kazachstan, Syberia i tak dalej. W Armenii zdarzali się tacy osoby, ale z moich badań wynika, że więcej osób, z którymi ja rozmawiałam i do których udało mi się dotrzeć w toku moich badań, to były głównie kobiety, które w czasie II wojny i krótko po niej po prostu poznały mężczyzn, Ormian i się zakochały tak po prostu. I to była bardziej migracja dobrowolna, która skutkowała tym, że i część z tych kobiet też była z dzisiejszych, z dawnych Kresów Wschodnich, więc oni się poznawali w czasie wojny i decydowały się na wyjazd już w końcówce wojny, w czasie wojny i po wojnie z mężami na tereny dzisiejszej Armenii, więc nie dotarłam jeszcze za bardzo do osób, które faktycznie miałyby taką historię zesłań w czasie II wojny światowej. Ale tak, to jest bardziej już taka właśnie ta migracja i to też już nie była taka fala, nie? Bo w XIX wieku faktycznie możemy mówić o fali, czyli takiej masowej przybywaniu Polaków na Kaukaz, nie tylko do Armenii, ale ogólnie na Kaukaz. Natomiast już w czasie II wojny światowej i po niej, no to ta migracja to są już takie coraz bardziej pojedyncze przypadki. No i taką ostatnią falą, jeszcze tylko to nadmienię, że w 1945 roku według dokumentów Związku Patriotów Polskich, którzy też się starali o repatriację Polaków z terenów Kaukazu i też Armenii, w samej Armenii miało mieszkać 400 osób polskiego pochodzenia, a w samym Erywaniu 300. I tu właśnie mamy tendencję, że coraz mniej było Polaków w Armenii i coraz bardziej zamieszkiwali Erywań.
No i taką ostatnią falą, też trudno nazwać to falą, są to bardziej znowu przypadki jedno, po prostu jednostkowe, no to po 2000 roku, kiedy to mamy do czynienia z taką tendencją, że część Ormian, którzy w latach 90. wyemigrowali do Polski za chlebem i za lepszą sytuacją ekonomiczną, bo pamiętajmy, że w Armenii w latach 90. Armenia jakby walczyła z dosyć dużymi problemami, czyli i kwestia trzęsienia ziemi w Gjumri, która miała miejsce w 1988 roku, która zniszczyła całe jedno miasto Spitak i w 80% Gjumri, z czego Armenia do dzisiaj się podnosi gospodarczo, co było też precedensem, bo w tamtym czasie, jak doszło do tego trzęsienia ziemi, władze Związku Radzieckiego zezwoliły na pomoc międzynarodową. No i wojna, która dzisiaj też, możecie już o tym słyszeć, eskalacja miała ostatnio miejsce, wojna o Górski Karabach, która miała miejsce, taka czynna wojna w 1992 roku do 1994 roku. I to zmusiło masy Ormian do migracji ze swojego kraju i duża część z nich też trafiła do Polski. No i w Polsce też doszło do powstania rodzin polsko-ormiańskich i po 2000 roku duża część z nich po prostu zdecydowała się na powrót do Armenii i tu też można mówić, że częściej to były Polki ze względu na to, że ja nie dotarłam jeszcze, a próbowałam, uwierzcie mi, dotrzeć do małżeństwa, gdzie byłaby Ormianka z Polakiem. Z tego, co słyszałam, to częściej oni żyją w Polsce, natomiast w Armenii częściej to jest układ Ormianin i Polka. I tak to można mniej więcej podzielić, jak ci Polacy w ogóle przybywali i skąd w sumie się wzięli w Armenii. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie dosyć takiej formy. Tak, myślę, że odpowiedziałaś na pytanie bardzo wyczerpująco, przedstawiając nam całą historię w ogóle, skąd się wzięli Polacy w Armenii. No właśnie, tak przechodząc już właśnie do tych czasów bardziej współczesnych, tak jak wspominałaś, że po 2000 roku ta migracja Polaków do Armenii to są już naprawdę znikome przypadki. Tutaj tak chyba wydaje mi się, że wynika to z kwestii, że Armenia nie jest jakby takim kierunkiem. Jeżeli chodzi o Kaukaz, to zdecydowanie tutaj przoduje Gruzja, która jest krajem bardzo turystycznym i Polacy tam często otwierają swoje biznesy. No właśnie, jakbyś opowiedziała trochę o swoich badaniach, co do tej pory udało ci się mniej więcej zgromadzić, jeżeli chodzi o informacje dotyczące tożsamości Polaków w Armenii, bo z tego, co tutaj opowiadasz i co wywnioskowałam, to rozmawiasz albo z osobami starszego pokolenia, albo już z kolejnymi, drugim, trzecim pokoleniem właśnie Polaków, którzy w Armenii się znaleźli. Tak, tak są to jednostkowe przypadki po 2000 roku. Też z drugiej strony nie mamy się co dziwić. Armenia jest też monoetnicznym państwem. Wynikiem tego jest też kwestia, że zawsze i w Związku Radzieckim było to bardziej monoetniczna Republika Radziecka, ale też kwestia wojen i tych konfliktów sprawiła, że ten kraj jednak zrobił się jeszcze bardziej monotoniczny w latach 90. No i jest to też kraj dosyć mały, bo o tym nie wspomniałam, nie wszyscy muszą to wiedzieć. W samej Armenii według statystyk ma mieszkać niespełna 3 miliony mieszkańców, więc to nie jest duży zasady kraj, więc te liczby Polaków też nie mogą dziwić z tej prostej przyczyny, że trudno, żeby w takim kraju mielibyśmy tysiące po prostu naszych jakichś rodaków, osób, które się utożsamiają z Polakami. To jest jedna kwestia. Druga sprawa jest taka, że właśnie też Armenia już w czasach, tak jak wspominałam, II wojny światowej nie była głównym terenem zsyłek dla wyniku tych deportacji, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. A jeśli chodzi o moje badanie, to tak, właśnie w pracy licencjackiej
często ludzie mylą, ale tak, to była praca licencjacka, nie magisterska. Pisałam o polskich organizacjach, jeśli chodzi o jakie organizacje mamy, bo o dziwo, w momencie, kiedy ja byłam na Erasmusie, na tak małą liczbę Polaków, bo nie wspomniałam przed chwilą, te statystyki mówią, według spisów ludności, ostatnich spisów ludności, do polskiego pochodzenia przyznawało się 124 osoby w 2011 roku według spisu. Te statystyki osób, te, no bo wiadomo, nie tylko spis ludności. Na oko jedni badacze mówią, że może być nawet 700 osób polskiego pochodzenia. Ja bym tak optymistycznie na to nie patrzyła. Jeśli będzie 250 osób na całą Armenię, to by był super wynik, nie? Jakby to by było świetnie, jakby tak dużo osób polskiego pochodzenia w Armenii mieszkało. No i ja skupiłam się na tych organizacjach polonijnych wtedy, więc może najpierw opowiem o tej pierwszej części, czym się zajmowałam, bo to było już zamknięte. I w momencie, kiedy ja wylądowałam w Armenii, były trzy organizacje polonijne. I jest jedna organizacja, która dotychczas, do dzisiejszego dnia faktycznie działa, bo dwóch kolejnych to za chwilę. Pierwszą organizacją, która, z którą też nawiązałam kontakt, to był Związek Polaków w Armenii Polonia. I ta organizacja jest najdłuższa, bo działa od 1995 roku. Tu też trzeba wspomnieć, że te organizacje w Armenii zaczęły działać później trochę, bo tak jak na całym byłym obszarze postradzieckim, praktycznie te organizacje polonijne zaczęły się otwierać już w momencie, kiedy ten związek zaczął upadać, czyli ten 91-92, jest dużo organizacji, a nawet wcześniej czasami, bo wtedy ta odwilż przyszła w latach 90. No to w Armenii mamy trochę to później ze względu na tą wojnę, która się toczyła między Azerbejdżanem i Armenią. Ta organizacja w momencie, kiedy ja tam byłam, była prowadzona przez panią Ałę Kuźmińską. Obecnie jest prowadzona przez Lianę Harutyunyan. I to jest ciekawe, dlaczego o tym wspominam, bo jak na tak małą ludność, no to mieliśmy w tym czasie trzy organizacje i organizacja Związku Polaków w Armenii działa do dzisiaj i ich działania mają, skupiają się na promocji polskiej kultury w Armenii. Prowadzą darmowe lekcje z języka polskiego, których tutaj nie ma, ale pozdrawiam już serdecznie Agnieszkę, która od lat uczy języka polskiego w Polonii, w Erwaniu. Polonia ta też ma siedzibę w Gyumri, w dwóch miastach. Tam też uczy języka polskiego również za darmo. Jest to jedyna organizacja, która ma wsparcie w Armenii, jak i z Polski, jeśli chodzi o finansowanie. I przez to też ma swoją siedzibę i w Erwaniu, i w Gyumri, ponieważ nie wszystkie mają możliwości. No i jest wymieniona jako jedna z mniejszości, kiedyś to było przy prezydencie, ale po zmianie całego ustroju w Armenii, nie będę się już w to zagłębiała, jest to też przy premierze i to są jedna z 11 mniejszości narodowych uznawanych, które mają właśnie to wsparcie finansowe od państwa. To jest też ciekawe, no bo jak na tak małą, wśród tych mniejszości są chociażby Grecy, Jezydzi, Żydzi i tak dalej, więc jakby można sobie to uświadomić. I działanie też takie propagowania nie zajmuje się tylko tym, żeby organizować wydarzenia w własnej organizacji, ale też na zewnątrz, przy współpracy z ambasadą polską w Erwaniu, ale też właśnie działa na rzecz propagowania kultury polskiej i języka polskiego w przestrzeni publicznej, więc tu właśnie za działaniami Związku Polaków w Armenii stoi to, że na dwóch uniwersytetach w Erwaniu uczy się języka polskiego w tym momencie. Studenci mają możliwość uczenia się tego języka jako jednego z kolejnych języków słowiańskich. I to jest Uniwersytet Lingwistyczny imienia Brusowa i Państwowy Uniwersytet w Erwaniu. I na tych obu uniwersytetach są opłacane i ściągane z Polski nauczycielki języka polskiego. Więc to, no i zajmują się też wyjazdami przy współpracy z ambasadą. To jest taka moja pierwsza część, którą zajmowałam się, jak byłam w Armenii. Kolejne dwie organizacje to
organizacja Polska Rodzina. A i jeszcze tu wspomnę, jakby. Przepraszam, że psa. Związek Polaków w Armenii też skupia, jeśli chodzi o swoich członków, no to tutaj mamy głównie osoby, które miały właśnie te korzenie. Przez to też, przez te moje, to, że zajmowałam się organizacjami, miałam okazję poznać i zacząć pogłębiać mój teraz temat badań. Skupiałem wśród swoich członków osoby, które mają korzenie polskie, które utożsamiają się przez to, że miały w swoich przodkach Polaków. I tu mówię o XIX-XX wieku. Też osoby, które właśnie przyjechały w tej drugiej, nazwijmy to, fali, te kobiety głównie, one też głównie w ogóle otworzyły ten Związek Polaków w Armenii. Tu przykładem jest pani, pierwsza pani prezes tego związku, czyli pani Ała Kuźmińska, która właśnie jest jedną z tych kobiet, które po II wojnie światowej, właśnie mając męża Armenina, przyjechały do Armenii. No i też w tej organizacji jest dużo osób, które są, tak, ja bym to nazwała, fascynatami polskiej kultury i języka polskiego, i też, ja to mówię, reemigranci, czyli Ormianie, którzy właśnie w latach 90. wyjechali do Polski, mieszkali w Polsce, część z nich się nawet w tej Polsce urodziła, wychowała i w latach 2000 wróciła do Armenii. I dzisiaj działa czynnie w takich właśnie organizacjach jak Związek Polaków w Armenii i uczy swoje dzieci języka polskiego, bo też dlatego, że ich rodzice zostali często w Polsce, więc oni, żyjąc w Polsce, wyjeżdżając do Polski, ten język polski jest mimochodem potrzebny. I tu też taki ciekawy przykład, bo pani Liliana Harucinan, obecna pani prezes Związku Polaków w Armenii, właśnie jest taką osobą, która wyjechała, mieszkała długi czas w Polsce, wróciła i dzisiaj zajmuje się właśnie tą organizacją. I dwie kolejne organizacje, którymi się zajmowałam, była to organizacja Polska Rodzina, która powstała w 2014 roku i której już prezeską była osoba, która, pani Marzena Kurach-Akhamirian, która znowu jest właśnie z tej ostatniej, nazwijmy to, fali, tak? Kobieta, która właśnie też wyjechała razem z mężem do Armenii po 2000 roku. I tej organizacji członkami były głównie znowu kobiety z tej właśnie, nazwijmy to, trzeciej fali, tej migracji po 2000 roku. I też działały na rzecz promocji polskiej kultury w Armenii. Niestety w tej chwili, sprawdzałam to wczoraj i dzisiaj, dotychczas na stronie ambasady polskiej widniały informacje o trzech organizacjach kolonijnych. Dzisiaj istnieje informacja tylko o Związku Polaków w Armenii. Ostatni po moich wyjazdach wiem, że część osób, które należały też do tej organizacji Polska Rodzina, już obecnie nie mieszkają w Armenii. I nie jestem pewna, czy ta organizacja właśnie działa, czy nie działa, bo o niej prawie w ogóle nie ma informacji. Tak samo jest trzecia organizacja, która powstała w 2013 roku, w Giuli akurat, już nie w Erwaniu, bo Polska Rodzina też działa w Erwaniu, Współpraca Polaków Dom Polski, której prezesem był Artiom Karłowicz i która była najmniej już aktywną organizacją w momencie, kiedy ja tam byłam na Erasmusie i która zrzeszała sobie członków, którzy właśnie też mieli te korzenie z XIX wieku, tych Polaków, którzy głównie mieszkali w Gyumri. Obecnie też nie mam za bardzo informacji, jak działa, natomiast wiem jedno, że organizacja ta przekształciła się, bo to było ich jakby mieszkanie, tych państwa, którzy to prowadzili, w hostel i faktycznie działają jako hostel Dom Polski i można tam przenoclegować. Wiem, bo sprawdzałam to w zeszłym roku razem z moimi studentami w czasie, kiedy byliśmy w Gyumri na badaniach właśnie w ramach tego projektu z Fundacją Ariari. I jeśli chodzi o te dzisiejsze badania, to tak, w moim pracy doktorskiej skupiam się na, chciałabym opisać, o ile mi się uda, ogólnie kwestie polskiej mniejszości i tożsamości takiej etniczno-narodowej, jak to się zmienia w perspektywie tego, czy jest się potomkiem, czy jest się z pierwszej generacji, czyli osób, które dopiero przyjeżdżają, i też kwestie takiej związanej czysto z tym, że właśnie o polskiej mniejszości w Armenii pisali głównie historycy.
skupiając się na tych czasach bardzo oddalonych, czyli na biogramach osób, które przyjeżdżały do Armenii w XIX wieku, na początku XX wieku, skupiając się na biogramach badaczy przyrody, twórcach literatury. I gdzieś tam wiemy o lekarzach, wiemy o inżynierach, nie wiemy natomiast o dzisiejszej polskiej mniejszości w Armenii za bardzo dużo. Nie wiemy o tym, jak jest przenoszony język polski. Nie za bardzo też są prowadzone, przynajmniej w Armenii, badania na temat karty Polaka, bo karta Polaka to też jest dosyć ciekawa kwestia. Nie tylko w Armenii. I jakby mnie interesuje właśnie ta kwestia utożsamiania się z państwem, to jest też daleko, które jest jednak taką wspólnotą wyobrażoną, już to cytując z Andersonem. I interesuje mnie właśnie ta zmiana i to, że też jakby często w literaturze właśnie takiej historycznej pomija się kwestię takiej dobrowolnej migracji na obszar Rzeczypospolitej Radzieckiej, takiej migracji po 2000 roku. Niestety to jest kwestia i tutaj jakby tego, że duża część opracowań na temat właśnie mniejszości polskiej, Polonii, diaspory skupia się tylko i wyłącznie na kwestiach deportacji i zsyłek, natomiast nie mamy za dużej wiedzy, przynajmniej jeśli chodzi, ja skupiam się tu o Armenii, o tym, że też ludzie tam nadal migrują, mimo i okej, nie są to jakieś masowe, jakby to nazwać, fale, natomiast no, no mamy do czynienia z migracją. Ja tylko sobie tutaj pozwolę doprecyzować, dlatego że padło hasło karty Polaka i tutaj dla osób, które może nie są zorientowane, na czym to polega, to jest jakby dokument potwierdzający związki z Polską i potwierdza przynależność do narodu polskiego. Na ile jest to skomplikowana procedura, żeby taką kartę Polaka uzyskać, tutaj nie wiem, ale jest bardzo dużo, że tak powiem, punktów, które trzeba spełnić, żeby taki dokument otrzymać. No dobrze, myślę, że tutaj te kwestie swoich badań zostały wyjaśnione, ewentualnie jeżeli będą jakieś pytania później, to też będziesz mogła doprecyzować. Tak zapytam, bo wiem, że odbywałaś praktyki w konsulacie polskim w Erywaniu i właśnie tutaj chciałabym dopytać, jak wygląda w ogóle praca konsulatu, czy ta mniejszość polska jest w jakiś sposób wspierana, bo tutaj wspominałaś, że część organizacji jest w jakiś sposób tutaj czy dotowana przez rząd, czy właśnie, no właśnie, czy konsulat jakby działa nie tylko, żeby wspierać Polonię, ale też żeby ogólnie promować w jakiś sposób Polskę, czy pokazywać, że faktycznie ta Polonia w Armenii istnieje. Jak tutaj byś oceniała pracę konsulatu, czy w ogóle jakby rządu, jeżeli chodzi o te kwestie? No to dzisiaj jest większy klimat na to, żeby wspierać Polonię. Nie? Ja mówię, na obszarze polsko-radzieckim mocno wspiera się, nie wiem na ile to jest finansowe wsparcie, no ale wspiera się też kwestie właśnie, jakby nie chcę nazwać, że to jest w modzie, natomiast bardziej popularne jest omawianie tych kwestii właśnie oddalonych historycznie, tak? Jakby kwestia zsyłek, kwestia przymusowych migracji, gdzie jest to jednak po miejsce. Nie można też powiedzieć, że ambasada, jakby patrzę to też z perspektywy organizacji, bo to jest ostatnia rzecz, którą na razie mnie interesowała dotychczas, jeśli chodzi o współpracę ambasady z organizacjami polonijnymi. I też te moje dane mogą być ciutnie świeże ze względu na to, że ostatni raz, 4 lata temu, ściśle się tym zajmowałam. Przez ostatni okres już się bardziej skupiłam na ogólnie polskiej mniejszości, bo na tym nie wspomniałam, jakby to, że mamy organizacje polonijne, nie oznacza, że ludzie z polskimi korzeniami utożsamiający się z Polską działają tylko i wyłącznie w tych organizacjach i że wszyscy w nich są. Wręcz przeciwnie, jest duża grupa osób, która w ogóle nawet nie chce mieć z nimi nic wspólnego i do tych osób od paru lat próbuję dotrzeć i te osoby w tej chwili mnie bardziej interesują niż kwestia ściśle tylko organizacyjna.
ale z nimi jeszcze tak jakby nie rozmawiałam za bardzo o wsparciu ambasady, też jakby duża część z nich zwraca uwagę, że mieszkając na co dzień, to nie do końca jest im ta ambasada potrzebna, nie? Jakby na co dzień, jak ktoś nie jest w organizacji, ambasada więcej skupia się na tym, żeby informować, że na przykład nie powinno się w niektóre miejsca w Armenii podróżować ze względu na konflikt o Kurski Karabach, przynajmniej tak dotychczas było, że na tym się te informacje skupiały. Natomiast to też zależy od składu ambasady, no bo jak wiemy, dyplomacja jednak cechuje się tym, że nie mieszka się i nie pracuje się w jednym miejscu non-stop, więc to też jest taka kwestia, że ja już w tym momencie nie rozmawiałam za bardzo z obecnym składem ambasady polskiej w Erywaniu. Nie miałam okazji ze względu na pandemię, bo miałam mieć w tym roku dosyć długi staż i w planach też miałam zahaczyć o ambasadę polską już w tym roku, żeby odświeżyć sobie te wszystkie informacje. Natomiast ja te 5-4 lata temu miałam dosyć dużą, właśnie tak jak mówisz, Martyna, miałam też moje praktyki w ambasadzie, bo z okazji tego, że byłam już tak długo w Erywaniu, zaplanowałam sobie, że skorzystam z możliwości odbycia praktyk, bo dosyć jakby odpowiadając na jakieś przyszłe pytanie, nie jest trudno dostać się na te praktyki, na dobrą sprawę. Znaczy, nie wiem na ile w krajach, które są pewnie trochę bardziej popularne, jeśli ktoś by chciał odbywać praktyki pewnie w Berlinie, czy w Moskwie, albo w innym bardziej znanym mieście, no to pewnie jest to trudniejsze. Natomiast w Erywaniu, z tego co mi mówiono jeszcze w tym roku, to byłam chyba ostatnią praktykantką, a byłam tam 4 lata temu, więc można sobie odpowiedzieć, że nie jest za dużo chętnych, żeby tam odbywać praktyki. A jeśli chodzi o współpracę, no to między organizacjami a ambasadą faktycznie istnieje dosyć dobra współpraca. Nie wiem, na ile z tymi organizacjami, które już dzisiaj nie są wymieniane na stronie ambasady i nie wiem, na ile w ogóle one jeszcze tam działają, natomiast z tą jedną główną to wiem, że ambasada dalej bardzo ściśle współpracuje i to ściśle mam na myśli, że wspólnie organizują wiele imprez w okolicach różnych świąt polskich, czy to będzie 11 listopada, tak jak ostatnio nawet teraz było organizowane, czy to będzie 3 maja, czy też Narodowe Czytanie, dużo tego jest i też ambasada często wspiera, chociażby na przykład pomaga zorganizować transport, jeśli dane wydarzenie nie jest w Erywaniu. Wiem, że też wspiera finansowo, też wiem, że zmieniła się też zasada, jeśli chodzi o wsparcie z samej Polski, bo to tak jak ja robiłam jeszcze swoje badania wokół organizacji polonijnych, w tym kwestia kwartelnika, który wchodzi od 2003 roku, czyli póki my żyjemy, Związek Polaków w Armenii wydaje taki kwartalnik, to wtedy była mowa o tym, że to Ministerstwo Spraw Zagranicznych jakby dotuje to czasopismo, w tej chwili jest Senat, jakby ta subtelna zmiana, jak to jakby odpowiada też i jaka stamtacja też przychodzi z tego, co rozumiem. Są też wsparcia organizacji Wspólnota Polska i tak dalej, nie wiem, jakby nie chcę też tu mówić, z kim dokładnie teraz Polonia współpracuje, ale ambasada też bardzo ściśle pomaga, chociażby jak były Światowe Dni Młodzieży w Polsce, udało się wesprzeć, to też tu była zasługa ambasady, która też pomagała, tak jak, samo jak były olimpiady polonijne w Polsce, bo też takie wydarzenia mają miejsce, to ambasada pomagała i pomaga tym osobom, które są zainteresowane i tym grupom, które się tworzą, żeby wyjechać do Polski, żeby mogły te osoby po prostu odwiedzić Polskę i no i trochę się dowiedzieć czegoś nowego, nie? Więc miało miejsce wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, to było wsparcie. No i ambasada też jakby reklamuje te wszystkie wydarzenia, które organizuje Polonia, ale to tak z perspektywy organizacji mogę powiedzieć, że faktycznie to współpraca jest. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które już nie są związane z organizacjami, no to ta kwestia już jest różnie i faktycznie też te osoby często mi w wywiadach mówią, że w sumie też jakby poza na przykład kwestią posiada wizy dla swoich partnerów, żeby wyjechać do Polski, no to często ta ambasada nie jest jakby też za dużo potrzebna. Wiem, że kiedyś, bo to wyszło mi w wywiadach,
jak była jeszcze, był konsul, teraz już nie pamiętam, Szmitkę chyba to był, ale nie dam sobie ręki uciąć. Był taki konsul, który właśnie, to on też przestał, też powstała organizacja Polska Rodzina, ze względu na to, że on jak był konsulem, to kiedyś na Dzień Kobiet zaprosił, bo miał kontakty do wszystkich kobiet, które mieszkały i do tych takich właśnie z tej najświeższej, nazwijmy to, fali migracyjnej i zaprosił je na Dzień Kobiet i wtedy one się poznały. I przez to część z nich później założyła własną organizację. I to też były zaproszone kobiety, które właśnie nie były związane wcześniej chociażby z Związkiem Polaków w Armenii, bo część z nich właśnie też nie chciała mieć. Ze względu na to też, że wtedy za czasów pani Ewy Kołodziejskiej częściej w Związku Polaków jakby zwracało mi uwagę te osoby, które nie chciały brać udziału w tej organizacji, że w tej organizacji głównie mówiono po rosyjsku. One nie za bardzo jakby czuły to, żeby w takiej organizacji być, bo chciały mieć po prostu miejsce spotkań z osobami z podobnym właśnie pochodzeniem, po czym i tak stwierdziły, że w sumie po co, nie? Więc tak, i wiem też, że wcześniej ambasada zapraszała na różnego rodzaju bankiety i inne wydarzenia dyplomatyczne, takie organizowane przez polską ambasadę, też osoby niezwiązane ze Związkiem Polaków w Armenii, nie? Bo wiem od paru respondentów, że byli zapraszani długi, długi czas na różnego rodzaju wydarzenia związane z 11 listopada, 3 maja i to były wydarzenia organizowane przez ambasadę i na to też właśnie osoby, które już gdzieś tam były znane ambasadzie i do których kontakt był, były też zapraszane, mimo że nie należały do żadnej organizacji polonijnej. Czyli tak jak mówisz, to wsparcie tutaj władz, od rządu przez ambasadę i konsulatną jest, tylko wydaje mi się, że my o tym nie wiemy, bo nie jest gdzieś to tam nagłaśniane. No właśnie, bo wspomniałaś o kwestii organizacji Związku Polaków w Armenii i tego, że jest to głównie organizacja, w której mówiło się w języku rosyjskim, czyli właśnie, nie wiem, nie chcę generalizować, ale czy powiedziałabyś, że jakby część Polonii w Armenii to jest tylko i wyłącznie rosyjskojęzyczna, czy gdzieś to jest mieszane, czy... To tak, ci ze starszego pokolenia to faktycznie bardziej po rosyjsku. Też ze względu na to, że w czasach Związku Radzieckiego część z nich miała dosyć duży problem w tym, żeby utrzymywać kontakty z Polską. W sensie znam osoby, które, co było dla mnie szokiem, opowiadały mi o tym, jak w latach 60. odwiedzały Polskę faktycznie i gdzieś tam mówiły po polsku, miały... Też te osoby często pochodziły, w ogóle już też były drugą generacją Polaków, którzy wyjechali znowu do Gruzji. Też emigracja miała miejsce. Ale też kwestia była utrudniona, też nie było organizacji. Te organizacje, z tego co zrozumiałam, nie mogły istnieć, one dopiero w latach 90. powstały, więc te osoby mimowolnie musiały się zrusycyzować, bądź też zorganizować, jakby to może określić, mam nadzieję, że nie robię błędów jakichś językowych. I te osoby faktycznie starsze, ich dzieci też bardziej mówią w języku rosyjskim albo też ormiańskim. Ogólnie dzieci częściej już mówią w języku lokalnym. To jest jedna kwestia, więc te starsze pokolenie, bo jak robiłam swoje propadania do licencjatu, to też musiałam posługiwać się językiem rosyjskim. Bez tego jakby nie zrobiłabym tych badań. Dzisiaj to nowe pokolenie ludzi, którzy też są zafascynowani Polską, oni uczą się po polsku, nauczycielki bardzo mocno naciskają na komunikację w języku polskim, natomiast no, częściowo też część z nich mówi jednak w języku ormiańskim między sobą, gdzieś tam jak już się zajęcia z języka polskiego kończą. Jakby trudno określić, nie? Jakby ta nowa fala. Osoby, które świeżo przyjeżdżają do Armenii, to faktycznie dzisiaj też ten kontakt jest ułatwiony, nie? Bo mamy, chociaż niekoniecznie był ułatwiony od samego początku, bo w tych historiach też się przewija dużo informacji o tym, że w tych początkowych 2000 latach, no to kontakt z Polską wcale nie był taki ułatwiony, bo Armenia była naprawdę w związku z gospodarczym, co kończyło się tym, że do wyboru był telefon, bardzo drogi telefon, raz na jakiś czas przez pocztę, listy,
A następnie był też monopol na sieć komórkową, co kończyło się tym, że dużo Ormian nie miało jeszcze, jakby nie było stać ich na jeszcze takie rachunki normalne w sieci komórkowej, bo był monopol, był jeden z tego, co mi tłumaczono wtedy też na studiach w Armenii, że był po prostu jeden oligarcha, który trzymał w rękach samą sieć komórkową. Dzisiaj to już jest lepiej, jest tych sieci komórkowych więcej, internet też przystanszy, więc dzisiaj też ten kontakt w ogóle jest ułatwiony, bo mamy Skype'a, mamy YouTube'a i same osoby zainteresowane mi mówią, że żeby utrzymać język polski jest to łatwiej. W latach poprzednich, w ogóle za czasów Związku Radzieckiego, jak ktoś wyjechał, no to miał problem, żeby utrzymywać ten język polski, jeśli na przykład nie wiedział o istnieniu innych osób, nie? Które mają też polskie korzenie, z którymi mógłby się spotkać. Nie wszyscy się kojarzyli. Tak jak rozumiem z niektórych wywiadów, że tak jak w Tbilisi faktycznie i był kościół, bo duża część osób nadal przez długi czas tłumaczyła mi, że jest wierząca, że jest katolicka, to tak w Tbilisi na przykład ta wspólnota była o wiele większa, była bardziej już zbita, bardziej taka współżyjąca razem, więc ten język polski był bardziej podtrzymywany. No w Armenii to było bardziej rozproszone, nie? I ci ludzie tak na dobrą sprawę gdzieś się tam kojarzyli, w latach 90. faktycznie gdzieś tam poszły informacje w radiach, w gazetach, że powstaje organizacja, zaczęły te osoby pojawiać i no niestety też z tego wyniku, że przez tyle lat miały okazji, żeby jakoś tak utrzymywać ten język polski, no to on trochę zamarł, nie? Nie był tak używany. Natomiast ta współczesna fala, cały czas mówię fala, ale nie powinno, bo to naprawdę nie są takie masowe migracje, no już łatwiej, nie? Chociaż też różnie to bywa, nie? Jeśli chodzi już o dzieci. To zależy też już jednostkowo od podejścia rodziców, to też mnie interesuje, jak właśnie jest uczony ten język polski, bo są faktycznie dzieci może zmieszanych, które mówią i w trzech językach, czyli po ormiansku, i po polsku, i po rosyjsku, ucząc się jeszcze teraz angielskiego w domu, w szkole, przepraszam, natomiast no, są też dzieciaki, które na przykład bardzo słabo mówią po polsku. Natomiast ten język polski jest do nauczenia i w Polonii za darmo. Też wiem, że niektóre te nauczycielki dodatkowo uczą języka polskiego, więc to też nie jest tak, że w Armenii nie ma możliwości nauki języka polskiego. To tak jak mówisz właśnie, że powiedzmy to pokolenie najmłodsze Polaków w Armenii, nie wiem, czy taką tezę mogłabym postawić, że jest już chyba najbardziej zasymilowane z lokalną społecznością i też tak jak mówisz o tym, że kwestia ich nauki polskiego to już bardziej jest w gestii rodziców, którzy albo podejmują taką decyzję, że dziecko ma mówić płynnie w języku polskim, ale po prostu tylko trochę ma z nas ten język polski, że jakby to już różnice chyba będą zależały od danej rodziny. No, to też kwestia jest taka, że często kalkuluje się też, jaki język jest faktycznie potrzebny, nie? Czy się planuje, bo wiem, że też część osób mimo wszystko gdzieś tam chciałoby, żeby ich dzieci w późniejszym czasie, nie wiem, wyjechały na przykład na studia to polski, nie? Albo coś, więc to też zależy po prostu od podejścia indywidualnego. Ale też podejście ogólnie kwestii tego, że też jest dosyć duża zaborczość kulturowa, bo mówimy tu głównie o kobietach, więc gdzieś tam też kwestia tego, że jest też taki nacisk na wychowywanie po ormiansku. To też jest inna już kwestia, nie? I kulturowa rola teściowej, męża i tego wpływu rodziny ormiańskiej też ma duży wpływ na to, jakie wzorce później się przekazuje w rodzinach. I jednak dominują później wzorce ormiańskie i to wychowanie jednak w duchu kultury ormiańskiej też dominuje. To też jest inna już kwestia, nie? Tak, myślę, że o samej kulturze ormiańskiej można by zrobić oddzielne spotkanie, bo to pewnie jest temat rzeka, w którym można by też godzinami rozmawiać. No właśnie, poznałaś sporą, powiedzmy, część Polonii, przeprowadziłaś wiele rozmów. Jak właśnie ci Polacy odnoszą się do tradycji, nie wiem, związanymi z polskimi świętami chociażby,
czy jakby kultywują to, czy gdzieś tam traktują to bardziej jako taką trochę ciekawostkę, czy faktycznie czują się z tym związani, żeby obchodzić polskie święta. To też zależy od pokolenia migrantów, bo część z nich faktycznie utrzymywała i to w domu i przez lata, mimo że też był nacisk bardziej na utrzymywanie ormiańskiej części, chociaż spotkałam osoby starsze, które i ich dzieci, które faktycznie przyznawało mi się, że chociażby Boże Narodzenie obchodzono u nich dwa razy. Ponieważ to trzeba też nagminić, że w kościele nadmienić, że w kościele ormiańskim święta Bożego Narodzenia obchodzone są w styczniu, na początku stycznia, 6 stycznia i one są później. Natomiast poznałam wiele osób starszych, też bym nie powiedziała, że przeprowadziłam tak dużo rozmów, bo nadal gdzieś tam miałam mieć dużą część badań przed sobą. Niestety pandemia koronawirusa gdzieś mi to w tym roku uniemożliwiła, żeby pogłębić jeszcze bardziej ten temat. Natomiast tak, spotkałam osoby starsze, które faktycznie gdzieś tam na przykład obchodziły dwukrotnie, nie? Boże Narodzenie, jakby to pierwsze z czasem zaczęło być gdzieś tam wypierane, ale odbywało się gdzieś taka tradycja, że tak, że trzeba, że rodzice też tak robili, że w grudniu i później w styczniu, nie? Ale z czasem to gdzieś tam zostało wypierane. To też zależy. Trudno na razie mi dojść do jakichś wniosków, czy się utrzymuje, czy nie, ze względu na to, że poznałam osoby, które są też z zasady niewierzące i więc one, nawet jeśli to one nie obchodzą ani ormiańskich świąt religijnych, ani polskich świąt, katolickich świąt religijnych, bo po prostu są niewierzące obie strony. Więc trudno tutaj wywnioskować, czy to jest ważne, czy nieważne dla nich. Po prostu nie obchodzą świąt religijnych. Ale też takim właśnie motorem do utrzymywania tych tradycji były organizacje i one faktycznie, tak jak w domach dominowało i dominuje u większości moich rozmówców dotychczasowych, że jednak obchodzi się stricte święta, tu mówię o religijnych świętach ormiańskie, przy czym Wielkanoc czasami wypada w ten sam dzień, więc, bo też to jest ruchome święto nadal, to jednak tym miejscem, gdzie można było to obchodzić, były to organizacje polonijne. I to tam były miejsce na to, żeby też, przy czym wiadomo, że organizacje polonijne też trochę, to nie jest żaden zarzut, po prostu te tradycje są bardziej uogólnione, w tym, jakbym to chciała powiedzieć. Nie są już takie podzielone, tak jak u nas już mamy te rozbudowane kwestie według regionów i tradycji, to tam jest to bardziej jako Boże Narodzenie Polskie i takie bardzo, by to powiedzieć, sztampowe. Natomiast to organizacje są bardziej tym motorem, gdzie faktycznie odbywają się i Związek Polaków w Armenii, który nadal działa faktycznie czynnie, no to oni zawsze mają i jakąś Wigilię i jakąś Wielkanoc, jakby i ten 11 listopada, 3 maja, te wszystkie święta gdzieś tam w tym kalendarzu są. Czy mówimy tu chociażby o Andrzejkach, te tradycje takie też pomniejsze gdzieś tam występują przy okazji, one są też organizowane często przy okazji nauki języka polskiego, tak? Więc one są też pretekstem do pogłębienia jakiejś wiedzy kulturowej, wiedzy szerszego kontekstu o Polsce i właśnie wtedy też mają miejsce te święta, nie? Jakby część z moich rozmówczyń, bo też muszę tu wspomnieć, jakby głównie rozmawiałam z kobietami, znaczy osobami, które faktycznie jakby są często z pierwszej generacji migrantów, to są u mnie tylko i wyłącznie rozmówczynie. Miałam też wywiady z mężczyznami, ale to głównie były już osoby, które są z któregoś już pokolenia, z którejś generacji migrantów, trzecia, czwarta generacja, więc też nie są osoby z tych, które przyjechały do Armenii, tam zamieszkały. No to jednak wychodziło, że w domu już się bardziej kultywował właśnie ten nacisk na wychowanie w kulturze ormiańskiej był większy, nie? Jakby też jak w swoich małżeństwach był taki większy nacisk też całej rodziny ormiańskiej, żeby jednak utrzymywać tradycje ormiańskie. Czyli tak jak mówisz, że już powiedzmy ta ostatnia generacja
już jest bardziej w tej całej kulturze, wychowaniu ormiańskim. A nie wiem, takie moje ostatnie pytanie, teza bardziej, czy zgodziłabyś się z tym, że właśnie i działalność konsulatu, ambasady i tych organizacji polonijnych jest takim spoiwem ze względu na to, żeby po prostu ta mniejszość Polaków w Armenii nie zaniknęła? Bo jeżeli już teraz jest taka tendencja, żeby właśnie stawiać bardziej na to ormiańskie wychowanie, to gdzieś tam trzeba tą polskość wynajdywać i... Tak i nie, bo w sumie to też zależy indywidualnych decyzji, nie? Jakby naciski są nadal ze strony ormiańskich rodzin na zupełnie inne podejście, przyjmowanie tradycji lokalnych. Ale to też organizacje zawsze mają taką tendencję to i ambasady już w ogóle, jednak to też jest jakaś polityka naszego państwa, to przekazywanie jednej wizji też tej polskości. Okej, jakby tu też kwestia wszystkich organizacji, które gdzieś tam wspierają Polonię w ogóle na wschodzie i mają taką tendencję to przekazywanie też trochę sielankowej wizji Polski. Oczywiście już ta Polska zaczyna być, tak jak mówiłam, taką ojczyzną wymarzoną, takim rajem na ziemi. To też jest naturalne w badaniach diasporycznych, migracyjnych, że tak się też dzieje, że im dłużej dalej ktoś jest, to tym bardziej ta ojczyzna zostaje wyidealizowana. Coraz bardziej jest ona, oczywiście w Polsce nagle jest wszystko idealnie, jest dużo pracy, wszyscy są szczęśliwi, wszystko dzieje się pięknie. To też jest kwestia taka, że przez lata wsparcie takie chociażby biblioteczek polonijnych opierało się na tym, że ja to tak, to są moje takie obserwacje, jeszcze żadne wnioski stricte naukowe, jakby nie bierzcie tego jako już jakieś moje wnioski całkowite, natomiast tak jakoś tak oceniając te biblioteczki, to no, wysuwa się taki obraz takiej idealnej Polski, romantycznej Polski, no bo jakie książki się z reguły wysyła takim organizacjom, to są klasyki, tak, Mickiewicz, Słowacki, Cyprian Norwid, Jan Paweł II, książki o Janie Pawle II przez długi czas były też bardzo popularne, żeby wysłać takim organizacjom. I ta wizja polskości jest też bardzo wyidealizowana i jest dosyć oderwana. Jest też bardzo narodowa, zahaczająca już w jakimś stopniu o nacjonalizm. I jest ona po prostu wyidealizowana, gdzieś jak ja osobiście, jak jeżdżę, bo zawsze staram się coś dla Polonii przywieźć i z reguły są to książki, staram się te książki zawsze dobierać takie, które wiem, że sama bym przeczytała. Nawet nauczycielki często mi mówią, że tego Mickiewicza chociażby to już mają dużo, tak? Jakby każdy przywozi Mickiewicza Polonii, pamiętajmy. Mało kto przywozi książki, które faktycznie na dobrą sprawę młodzież ucząca się języka polskiego, bo o tym nie wspomniałam, te lekcje języka polskiego, one są też, to są grupy różne, od początkujących po bardzo zaawansowane grupy, od dzieci po dorosłych i gdzieś tam też jest młodzież, wiadomo, że mało kto w Polsce dzisiaj z młodzieży jakby nie miał Mickiewicza jako lektury szkolnej, nie sięgałby po Pana Tadeusza w tej chwili sam z siebie. Jakby to nie jest deprawowanie jakby osiągnięć Mickiewicza i tego, że nie jest jakimś wieszczem polskim. No, natomiast to są lektury też ciężkie. Prawda jest taka, że więcej osób młodych, jeśli już, to by wolała, nie wiem, przeczytać chociażby Harry'ego Pottera po polsku. Mimo, że to nie jest książka czysto polska, tak? Ale gdzieś ten Lem chociażby, jakieś reportaże o Polsce, tego właśnie też brakuje, bo to też pokazuje tam całą politykę państwa polskiego, która ostatnimi laty też jakby została bardzo doprecyzowana, nie? Jaką polskość się przekazujemy. Tak samo kwestia Karty Polaka, która właśnie ma jakby potwierdzić przynależność do narodu polskiego, nie? I wiem, że część, ale też umożliwiająca poniekąd wyemigrowanie do Polski, bo Karta Polaka umożliwia później otrzymanie karty stałego pobytu, a karta stałego pobytu umożliwia otrzymanie obywatelstwa polskiego. Taka ścieżka. Jest to mimo wszystko bardziej ułatwione. No nie wiem. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie.
Myślę, że tak, myślę, że odpowiedziałaś na to pytanie. Ja tylko taką jeszcze sobie wtrącę do tego, co powiedziałaś a propos tych lektur, które są wysyłane do Polonii. No to faktycznie może to wręcz zniechęcać do nauki, bo jeżeli czytanie Mickiewicza czy innych takich dzieł, powiedzmy, klasycznych jest dla nas ciężkie, to co dopiero dla osób uczących się polskiego jako na przykład drugiego języka, więc tutaj no, słuszna uwaga z swojej strony. A dodajmy do tego jeszcze kwestię tego, że dzisiaj mamy internet, tak? I osoby naprawdę uczące się języka polskiego, to faktycznie wiem sama, że w Polonii starają się oglądać i filmy polskie. I to nie są filmy, które są ciężkie. Nie ogląda się tylko i wyłącznie Pana Tadeusza i inne klasyki polskie, ale ogląda się po prostu filmy polskie, komedie i filmy na YouTubie. Jakby dzisiejsza możliwość to też jest ta kwestia, że już jakby nie żyjemy w takiej bańce, że te materiały wysyłane tylko przez organizacje polskie i dawane przez ambasadę są jedynymi jakby to materiałami. Przy czym trzeba też oddać, ambasada też stara się, jeśli chodzi o tłumaczenia dzieł polskich, i tutaj chociażby można już dostać dzieła Szymborskiej w języku ormiańskim. Jest mapa Polski zrobiona stricte po ormiańsku całkowicie. I to są rzeczy, które też jakby tam zaciśniają i też jakby poszerzają wiedzę o Polsce nie tylko dla osób zainteresowanych nauką języka polskiego stricte związanych z organizacjami, ale gdzieś tam już też dla szerszego grona, chociażby też Golden Apricot jest taki coroczny, nie wiem jak było to w tym roku, przepraszam, w tym roku tego nie siedziałam, pewnie były jakieś problemy ze względu na pandemię. Golden Apricot to jest coroczny festiwal filmowy różnych filmów z całego świata i to są często filmy też niszowe. No i na tym festiwalu też już od lat pojawiają się też pod właśnie patronatem ambasady polskiej filmy polskie i to różnych, na różny temat, też na temat Armenii, ale też po prostu polskie filmy, które normalnie w kinach ormiańskich by nie było, tak, z napisami gdzieś ormiańskimi, rosyjskimi bądź angielskimi, więc to też nie jest tylko tak, że dzisiaj ogranicza się to przekaz do stricte takich kwestii narodowościowych. No tak jak też mówiłaś, wrócił też tutaj trochę temat Karty Polaka, o której już wcześniej mówiłyśmy. Właśnie też tutaj warto wspomnieć, że Karta Polaka umożliwia studiowanie w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, czyli nieodpłatnie. I właśnie ja nie wiem, czy wśród osób, z którymi rozmawiałaś, jest zainteresowanie, żeby studiować w Polsce, czy to raczej jakiś taki margines? Znaczy ja wiem, że Kartę Polaka w 2016 roku to było 74 chyba wnioski, jedno było odrzucony wniosek, większość była pozytywnie przyznanych kart. Wiem, znaczy nie rozmawiałam z tymi osobami, ale wiem, że są osoby, które otrzymały Kartę Polaka i które faktycznie wyjechały na studia, bo to też trzeba dzielić, nie? Bo trzeba dzielić na tych, którzy te Karty Polaka też chcieli dostać, te starsze pokolenie części. Żeby mieć jakiś taki dokument, bo części tym osób po prostu zmieniono te dokumenty po II wojnie światowej i wpisano im chociażby białoruskie, ukraińskie pochodzenie, rosyjskie zamiast polskiego ze względu na to, że były z Kresów Wschodnich, więc dla takich osób znowu posiadanie Karty Polaka faktycznie ma wymiar bardzo symboliczny, bo te osoby już prawdopodobnie i często mówią, że już nie pojadą, natomiast dla nich ten wymiar symboliczny, że dostały coś takiego, że po tylu latach dostały jakiś dokument, który jakby udowadnia, że faktycznie to mają, to tak, ale są też osoby z młodszego pokolenia, do których też jest to opcja, możliwość wyjazdu po prostu do Polski, tak? I są też wśród nich osoby, wiem, że słyszałam chyba o studencie architektury przynajmniej, tak mi się wydaje, że to była architektura. Nie wiem, też nie możemy tu mówić o jakimś wielkim boomie na Kartę Polaka, no bo ze względu na to, że to jest mała społeczność polska, no to też tych Kart Polaka nie było wydanych tak dużo, jak to możemy na przykład mówić, nie wiem, na Ukrainie, tam już możemy prowadzić szersze, czy w Rosji badania na temat tego, jaka tendencja i dlaczego, i czy jest faktycznie tendencja też chęci studiowania w Polsce, więc jakby
uzyskiwanie tej karty Polaka ze względu na możliwość studiowania. No tak, ale ogólnie jakieś tam zainteresowanie tą kartą Polaka jest, tak. I taka świadomość, że można ubiegać się o taki dokument, też istnieje. Tak, z moich pytań to by było wszystko. Jeżeli są jakieś pytania wśród uczestników naszego spotkania, to zachęcam do zadawania. Można zapytać, że tak powiem, włączając mikrofon, można napisać na czacie, to ja wtedy przeczytam. I myślę, że teraz jest na to czas, że zachęcam. Dzień dobry. Ja mam w sumie takie pytanie, czy w ogóle w Armenii możemy mówić właśnie o takich, powiedzmy, miejscowościach czy wioskach, gdzie przebywa tylko sama Polonia i jakby jest, bym powiedziała, tak troszeczkę oddzielona od społeczności typowo lokalnej, na przykład innych Ormian, tylko po prostu jest, powiedzmy, nie wiem, obszar, gdzie właśnie mieszka tylko Polonia. Dziękuję. Nie, znaczy, bo w Armenii, tak jak mówiłam, kiedyś bardziej popularnym miastem był Leninakan, czyli obecnie Gyumri, i faktycznie tam też tych Polaków przez długi czas w XIX wieku było o wiele więcej, bo to też było bardziej ciekawe miasto do życia. W ogóle Gyumri przez długi czas było takim centrum kulturowym, takim miastem faktycznie kulturowym, piękniejszym i bardziej popularnym. Też ze względu było bardziej popularne, bo było już blisko terenów Gruzji i jakby, tak jak już mówiłam, te Polacy wtedy bardzo wymieniali się i tak też, jak mówiłam, byli chowani wtedy w Gruzji częściej. A później już ta tendencja była, jakby to też trzeba wspomnieć, Armenia w ogóle ma dosyć ciekawą demograficzną ułożenie, ponieważ 1/3 mieszkańców w Armenii mieszka w samym Erywaniu, czyli stolicy, czyli 1 milion ponad, albo trochę mniej, to zależy też, ile faktycznie mieszka osób w Armenii, bo to trudno do tego dojść, mieszka w samym Erywaniu i reszta to są mniejsze miasta i one, już nie ma drugiego miasta, które byłoby tak liczne, choćby w połowie jak Erywań. I nie było i nigdy też nie powstała faktycznie taka wioska. Gyumri kiedyś faktycznie było takim miastem, gdzie i dokumenty, i badania dotychczasowych historyków wskazują, że tam faktycznie było tych Polaków więcej i tam można doszukiwać się. Natomiast nie ma tak ściśle miasta czy wsi, która byłaby polska, jak chociażby ten Adampol, o którym może miałaby być dzisiaj okazję porozmawiać. Nie ma i nie powstało nigdy, ale jest ciekawe, bo pan Leonowicz, taki pan, który urodził się w Turcji i który miał polsko-francuskie korzenie, założył park w Stepanowanie. Jest to niedaleko, teraz zapomniałam nazwy, jak się nazywa to duże miasto, Boże, Vanadzoru, przepraszam. Vanadzoru to już jest tak pomiędzy Gimli i Vanadzorem, tam gdzie można dojechać niedaleko. Jest właśnie park w Stepanowanie założony przez pana Leonowicza, Edmonta Leonowicza. I on faktycznie, ambasada polska też tam wspomogła w renowacji, w odnowieniu paru rzeczy. I to jest takie miejsce, gdzie dużo część osób, z którymi ja też Ormianami rozmawiałam i mówiłam, że chcę zajmować się polską mniejszością, to kojarzy to miejsce jako park założony przez Polaka. Wynika to z tego, że tam są już też te tablice informacyjne, że Edmund Leonowicz, że miał polsko-francuskie, bardziej nastawione w tych tablicach jest, że polskie, ale polsko-francuskie faktycznie korzenie, nie ma doniesień, czy mówił w ogóle po polsku za życia, bardziej chyba po francusku, po matce, natomiast tak założył ten park, dosyć, jego flora jest, ten pan nigdy nie był w Polsce, ale jak się tam jest, to faktycznie flora i jakby to wszystko trochę imituje i jakby można poczuć się jak w polskim lesie,
I jest on bardziej kojarzony, natomiast wiosek, wsi, miast żadnych takich typowo polskich nie ma. Bardzo dziękuję. To ja może jeszcze zapytam tak już bardziej dotyczące twojego samego doktoratu. Ile jeszcze tak średnio musiałabyś mieć wyjazdów do Armenii, żeby zakończyć swoje badania? I czy na przykład jest coś, co dalej cię gdzieś w Armenii intryguje, mimo że już tam byłaś kilka razy? Jakby mamy okazję tutaj porozmawiać też nie tylko o Polonii, ale również o samej Armenii, więc... Tak, ja cały czas poznaję i nie czuję się nadal jakimś specjalistką, czy w ogóle czy coś dobrze wiem o tym kraju. Taki jeden wyjazd miałam mieć w tym roku, który mógł być już takim wieńczącym i umożliwiającym mi zebranie faktycznie takiego, bo ja dosyć dużo już materiału mam, natomiast on nadal nie jest jeszcze takim pełnym materiałem, który umożliwia mi jakby wyciągnięcie konkretnych wniosków. Miałam mieć swój 6-miesięczny staż w Instytucie Archeologii i Etnografii Armeńskiej Akademii Nauk. Niestety udało mi się wyjechać na 3 tygodnie, po czym zebrałam swoje wszystko, co miałam, prawie wszystko, po czym rzeczy niestety już nie byłam w stanie zabrać na pokład samolotu i wrócić, ponieważ rozszalała się pandemia koronawirusa, no i zaczęłam to wszystko zamykać. I zamykać, co mam na myśli, zamknięto uniwersytety, zamknięto szkoły, Polonia się zamknęła jakby też ze względu na to, że prowadzę badania jakościowe, etnograficzne, wywiady pogłębione, czyli muszę spotkać się z ludźmi. Też etyka nie pozwalała mi za bardzo w tym momencie spotkać się z ludźmi, kiedy zaczęła szaleć pandemia, a jednak mam w swojej grupie docelowej osoby starsze, więc to też uniemożliwiało. W tej chwili trochę zaczynam też zmieniać ten temat. Może coś bardziej, jeśli chodzi o małżeństwo mieszane polsko-ormiańskie, wtedy mogłabym też poprowadzić część badań w Polsce, bo wiadomo, że też takie małżeństwa żyją w Polsce. A z tematów, które mnie też bardzo interesują, no to to już są kwestie idące dalej, kwestie zmian społecznych, społeczno-kulturowych, kwestie ról społecznych, bardzo intryguje mnie kwestia teorii postkolonialnej w kontekście obszaru postradzieckiego, głównie Kaukaz, no i role społeczne, pozycja kobiet chociażby w społeczeństwie ormiańskim, to chyba najbardziej mnie intryguje obecnie. I to też wychodzi trochę z moich badań ze względu na to, że mam głównie grupę docelową kobiet jak na razie. No, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja może miałbym jeszcze pytanie. Mogę zadawać pytanie, tak? Tak. Dobrze. Więc ja bym się chciał troszkę zapytać o to, jak właśnie ta Polonia wygląda na tle innych mniejszości w Armenii. A w zasadzie pytanie to wywodzę od tego, że mam trochę taką perspektywę, jak wygląda sytuacja samych Ormian, w sensie społeczności ormiańskiej w Iraku, ponieważ ja o tym pisałem pracę magisterską. I tam takim pierwszym moim zaskoczeniem było to, że o ile istnieje teraz taka tendencja, żeby chrześcijanie w Iraku organizowali się coraz bardziej, ponieważ ich bardzo szybko ubywa w ostatnim czasie, emigrują, to jest taka tendencja, żeby tworzyć jakieś wspólne ruchy polityczne w celu obrony ich tożsamości. Natomiast Ormianie zawsze tutaj stali z boku. I mimo że oni też oczywiście tam są w znacznej większości chrześcijanami, to jakby zawsze tworzyli swoje środowiska. No a sam Irak pozostaje krajem takim bardzo wieloetnicznym i to przywiązanie właśnie do tożsamości religijnej czy etnicznej jest bardzo silne. Natomiast w Armenii tutaj odnoszę wrażenie, że istnieje taka tendencja do asymilowania tych różnych mniejszości. Więc jak to wygląda właśnie, jakie są takie inne znaczne, jeśli możemy mówić znaczne, mniejszości w Armenii? Spodziewałem się, że tutaj pewnie Rosjanie, ale czy oni też w jakiś sposób są zorganizowani? Tak, właśnie o to chciałbym zapytać. To tak, jeśli chodzi o inne mniejszości, no to tak jak już na początku wspomniałam, jest takich 11 wytypowanych mniejszości, które też mają to wsparcie państwowe.
To jest jedna kwestia. Jeśli chodzi o Armenię, jest też, tak jak mówiłam, monoetniczna bardzo. To oznacza, że jakby dominują Ormianie w znacznej mierze, z tego co pamiętam, nie chcę teraz naprawdę przekłamywać, czy to jest 95%, czy 96%, ale to jest naprawdę duża grupa, jakby tylko mały procent to są w ogóle mniejszości i tak faktycznie Rosjanie też są jedną z większych mniejszości, ale jedną z większych takich mniejszości, które są bardziej zorganizowane moim zdaniem, a którzy są bardziej ciekawi, to są Jezydzi. Jezydzi, którzy na terenie Armenii żyją we własnych też miasteczkach, wsiach i którzy na terenie Armenii dostali też jakby pozwolenie i którzy często też byli mimo wszystko tak samo jak Ormianie, mają gdzieś tam wspólne też, jakby teraz nie, tylko tak mówię z głowy, co pamiętam, bo mój promotor się bardziej Jezydami interesuje, ale właśnie Jezydzi, którzy też gdzieś tam mają wspólne z Ormianami przeżycia historyczne, gdzieś tam te przeżycia traum, ludobójstw i tak dalej, gdzieś tam ich to łączy, bo Jezydzi też byli bardzo mocno mimo wszystko gdzieś tam dyskryminowani. No i Jezydzi na terenie Armenii, z tego co dobrze pamiętam, mają też największą swoją właśnie świątynię, bo Jezydzi mają swoje wyznanie i mają największą budowlę swoją sakralną wybudowaną właśnie na terenie Armenii. Nie wiem, czy ona już w 100% została oddana do użytku, wiem, że już jakieś otwarcie było, bo mój promotor na nim był, znaczy był chyba krótko po jej otwarciu, ale jest to największa ten. No i Jezydzi są tutaj moim zdaniem jedną z takich właśnie ciekawszych mniejszości w Armenii, bo właśnie są bardziej zorganizowani, żyją w swoich społecznościach i mają swoje właśnie miasteczka, wsie i to bym taką z tych takich mniejszości w Armenii myślę, że to jest bardziej właśnie taką wyróżniającą. Są, też są Grecy, są Żydzi, no i wszystkie te organizacje są, które teraz wymieniam, są właśnie też wspierane w jakiś sposób. Jest też taka sala mniejszości w Erywaniu koło głównej poczty i tam właśnie właśnie też mają swoje sale, tam mogą korzystać, tam jest też biblioteczka i każda mniejszość tam się właśnie też chwali swoimi dokonaniami literackimi i tam się też mogą spotykać. Wiem, że też gdzieś są jakieś spotkania organizowane i przez długi czas nawzajem też się te organizacje, często prezesi zapraszali na różne wydarzenia religijne, tak na przykład pani Ała była często na żydowskich wydarzeniach i vice versa, więc, ale nie jestem w stanie tu odpowiedzieć bardziej na to, jak się organizują te inne mniejszości. Wiem o Jezydach, że Jezydzi właśnie będą ciekawszą, moim zdaniem, i większą oczywiście też mniejszością w Armenii. Ja tutaj tylko tak może wspomnę, że jeżeli chodzi o Rosję, no to to jest jakby oni są obecni na całym obszarze postradzieckim, więc wydaje mi się, że jakby nie muszą w sumie jakoś się między sobą jeszcze organizować, no ze względu na to, że oni tam byli już przez naprawdę długie lata i też mają dobre związki, powiedzmy, ze swoim krajem, więc gdzieś tam tak mi się wydaje, że tutaj jakby nie odczuwają takiej potrzeby, ale mogę się mylić. Ja to jest tylko jakby taki mój wniosek. Właśnie, czy jakieś pytania jeszcze są? Okej, to chyba rozumiem, że żadnych pytań już nie ma. Jeżeli tutaj, właśnie, jeżeli nie ma żadnych pytań, to wydaje mi się, że możemy nasze spotkanie dzisiejsze zakończyć. Ja bardzo dziękuję Ewelinie, że zgodziła się nam opowiedzieć o swoich badaniach, o Polonii w Armenii. I tutaj wydaje mi się, że w naszej rozmowie tyle wątków zostało poruszonych, że jeszcze moglibyśmy niejedno spotkanie zorganizować dotyczące już może samej Armenii, niekoniecznie tego wątku Polonii.
jakby wydaje mi się, że temat ten w Polsce jest gdzieś tam trochę marginalizowany, więc tutaj możemy jak najbardziej dalej współpracować, jeżeli oczywiście będziesz miała ochotę z nami organizować oczywiście jedno wydarzenie. Oczywiście, tak, nie ma sprawy. Tak, polecam się na ja tak jak wspominałam na samym początku, zachęcam też do śledzenia naszych social mediów Forum Młodych Dyplomatów, dlatego że cały czas trwa Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji i wydarzenia z tym organizowane niekoniecznie przez nasze przedstawicielstwo w Poznaniu, ale przez inne przedstawicielstwa również, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie na pewno. Jeśli mogę dodać jeszcze, tak, to, proszę. Jak ktoś jest zainteresowany Armenią ogólnie, to w ramach Instytutu Badań Ormiańskich, może Martyna później coś rzuci na wydarzenie, w ramach Instytutu Badań Ormiańskich prowadzę podcasty o Armenii i tam poruszam też kwestie, ja jestem bardziej prowadzącą, ale z różnymi specjalistami poruszam kwestie ogólnie o Armenii, o konflikcie, o polityce, o kościele ormiańskim i ostatni podcast był z osobą, chłopakiem, dziennikarzem, który był na froncie właśnie w tym momencie, kiedy była eskalacja też konfliktu w Górskim Karabachu. Okej, czyli mam nadzieję, że tam powrzucamy wszystkie linki, o których wspomniałaś na nasze wydarzenie, więc osoby zainteresowane mogą zajrzeć. No i to ja dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły.